Dzień dobry, Moniko. Dzień dobry, Ewelinko. Dzień dobry. Dzień dobry, dziewczynaczki. Moniko, oficjalnie zaczęłyśmy Twoją sesję. Oddajemy Ci głos. Mów, co Ci leży na sercu. No ja poza tymi moimi punktami, które są w dużej części połączone ze sobą, no to chciałam powiedzieć, że ogólnie bardzo doświadczona zostałam w dzieciństwie. Miałam, można powiedzieć, że toksyczne dzieciństwo. Miałam tatę, który był bardzo ciężki, w takim sensie, że nadużywał alkoholu, był bardzo agresywny. I wydarzyło się coś takiego, jak miałam mniej więcej 5-6 lat, u sąsiadów zmarł sąsiad, młody, w młodym wieku, mojej koleżanki tata. I mój ojciec wziął mnie na ten pogrzeb, moja mama wtedy była w ciąży z moim bratem. I jak wracaliśmy z tego pogrzebu, ja wtedy sobie myślałam, jaki to musiał być ojciec, skoro dziecko 5-letnie sobie myślało w tym momencie, że nie wie, jakiej tej koleżanki był tata, ale jeżeli był taki sam, to jej zazdrości, że ona się już nie musi bać. I w tym momencie mój ojciec zapytał się mnie, czy ty byś płakała, jak ja bym umarł? I ja wtedy poczułam w środku taką złość, że jak w ogóle możesz o to pytać, wiedząc, jaki jesteś podły dla nas wszystkich. No I i co mu odpowiedziałaś? Jestem bardzo empatyczną osobą i wiedziałam, że go zranię, więc odpowiedziałam, że tak, ale prawda była zupełnie inna. Poza tym bałam się mu powiedzieć prawdę, dlatego że on był bardzo agresywny i ja się go po prostu bałam bardzo, tak? No i jeszcze jedna historia się wydarzyła taka, nie wiem wtedy, ile mogłam mieć lat, 9, 10. Byłam na końcu sąsiedniej ulicy z koleżanką. I z mojej ulicy wychodził mój tato. I ja wtedy chciałam pomyśleć o nim, że to jest mój tatuś, że to nie jest ojciec, że on nie jest taki, jak cały czas jest, tylko że chciałam przez chwilę mieć taką chociaż iluzję, że jest dobry. I mówię do tej koleżanki, chodź biegniemy do mojego taty czy tatusia, już nie wiem, jak ja to powiedziałam. To była jesień i kałuże już tak przymarzały. Biegnąc do niego, już byłyśmy blisko, obie skoczyłyśmy na taką kałużę, która z zewnątrz była zamarznięta, pod spodem było dosłownie troszeczkę wody. I tutaj wspomnę, żeby w ogóle tak powiedzieć, moja mama pracowała, szyła buty i ja miałam dużo butów i bardzo o nie dbałam i one wszystkie były oddawane innym dzieciom potrzebującym, jak już wyrosłam. I wtedy skoczyłam na tą taflę lodu i delikatnie, że tak powiem, podeszwy mi się zamoczyły. I spojrzałam na niego, widziałam, że jest wściekły z jakiegoś powodu, ale kiedy zobaczył to, co my żeśmy zrobiły obie, to, że tak powiem, wysłał mnie do domu, szedł za mną, przez tą całą drogę krzyczał do mnie, co on mi nie zrobi. I w domu dorwał mnie w małym pokoju i mnie po prostu tak stłukł, że... No, można powiedzieć, że od pasa w dół nie miałam tak jakby zdrowej skóry, miałam same sińce. A gdzie była mama wtedy? Tak, płacz, spokojnie. Oddychaj sobie i płacz. To o to chodzi, żebyśmy wróciły do tego, co boli. Ja miałam mamę bardzo dobrą, ale tego dnia ona była w domu z moim starszym bratem, kiedy on już się na mnie wyżył. Weszły i ja wtedy w ogóle nie wytrzymałam z bólu i się posikałam. I ona weszła razem z moim bratem i tak... Monika, dlaczego tu jest tak mokro? A ja tak spojrzałam na nią i taka byłam... To jest najważniejsze, dlaczego tu jest mokro, to jest po pierwsze. I po drugie popatrzyłam na nich i pomyślałam, jak ja was nienawidzę. Że po prostu była w domu i nawet nie zapytała się, o co chodzi, dlaczego on chce to zrobić, co robił. I ona w ogóle nie zareagowała, a powód był tak naprawdę żaden, tak? Bo żebym ja zrobiła naprawdę coś strasznego, to wtedy bym to mogła zrozumieć, tak? Że może sobie w pewnym sensie zasłużyłam, tak? Natomiast no, on się po prostu wtedy na mnie wyżył. Widziałam, że był wściekły z jakiegoś powodu, a to była taka kropka nad i. Ja wiem. Wrócimy sobie do tego wspomnienia. Okej? Okej. Ale i tak ważne, bardzo ważne, że to powiedziałaś, Moniu. Że to wypuściłaś z siebie.
mnie bardzo mocno siedzi. Ja za każdym razem, kiedy sobie to przypomnę, to po prostu ciężko mi jest dojść do siebie, bo ja bardzo czuję inne osoby, tak? Jestem taką osobą bardzo wrażliwą. Zanim coś powiem, czy coś takiego, to się zastanawiam, czy tej osoby to nie zrani, natomiast to nie ma przełożenia na mnie w stosunku innych osób, tak? One po prostu w pewnym sensie też korzystają z tego, tak? Zobaczymy to sobie z innej perspektywy. Zobaczysz tę sytuację z planu subtelnego. Zobaczymy, co się tam wydarzyło energetycznie. To może być bardzo uzdrawiające, no to, kiedy zobaczysz to z innej perspektywy. Też mimo tego, że było bardzo dużo ciężkich doświadczeń, to ja ogólnie jestem osobą, która bardzo kocha życie, która widzi radość w najmniejszych rzeczach. Jestem osobą taką po prostu, która docenia małe rzeczy, która nie jestem nastawiona na żądające takiego, nie mam nastawienia żądającego, że po prostu jestem otwarta na tyle, że po prostu widzę piękno w zwykłym drzewie i tak dalej, tak? A gdzieś te wszystkie moje przeżycia sprawiły, że nie wiem. Że są źle wyznaczone granice i sobie nad tym popracujemy, żebyś potrafiła postawić dobrze granice. No mi się wydaje, że ja mam bardzo dużo właśnie takich negatywnych autosugestii ze strony właśnie mojego ojca, bo on całe życie wkładał mi do głowy, że jestem na tyle brzydka, że obok u nas w domu dla dzieci z upośledzeniem umysłowym był chłopiec, który miał średnie tylko upośledzenie umysłowe i on kiedyś zażartował do kogoś, że być może, że ten chociaż będzie mnie chciał, że w jego oczach byłam tak beznadziejna, że tylko chłopak z jakimś tam upośledzeniem umysłowym. A jakiego masz męża? No, ja nie mogę mieć innego jak wspaniałego, tak? Znaczy, a jakie masz dzieciaki? Przynajmniej synka widziałam. Dwóch mam synków i mam super chłopaków, tak? No właśnie, no to wiesz, że to nieprawda. No to znaczy, wiem, że to nieprawda, ale mimo tego, że jak ci ktoś kładzie do głowy całe życie coś takiego, że jesteś brzydka i w ogóle pod każdym względem B, no to się tak mocno w ciebie wbija, że po prostu ciężko to potem z siebie wyrzucić. Ja do tej pory cały czas mam coś takiego, że jak ktoś mi mówi komplement, to ja po prostu nie wierzę w to, bo to jest cały czas ten filtr, który mam z dzieciństwa, tak? Wiem. Więc no, to jest też takie porównywanie się, że we wszystkich też widzę jakieś tam może zagrożenie. Szczególnie jeśli chodzi o kobiety, bo też z nimi miałam takie ciężkie doświadczenia, że niby koleżanka, ale po prostu robiły takie różne dziwne akcje. No. No ale to może to właśnie w punktach powiem. Pierwszy mój punkt to jest taka nerwica żołądkowa i właśnie miał to mój ojciec. I to się objawia czymś takim, że jak się zestresuje, to dostaje wtedy biegunki. I to się zdarza w bardzo różnych sytuacjach. To się zdarza nawet, kiedy ja siadam w samochód i chcę pojechać do miasta po zwyczajne zakupy. Kiedy jadę gdzieś na jakąś imprezę albo gdzieś na wakacje, no to wtedy jest koszmar. Bo ja wtedy po prostu mało jem, bo się boję, że mnie to złapie. I wtedy właśnie, mimo że cieszę się, że jadę, że mogę spędzić tam czas z rodziną, że mogę się cieszyć taką chwilą, czy weselem, czy czymś innym, to jednocześnie z tyłu głowy mam to i nie mogę się cieszyć tym do końca, tak? A od nie kiedy mogę tak tego jest, wchłonąć. Moniko? Od kiedy masz takie biegunki nerwowe? Nie mogę sobie tego przypomnieć, ale na pewno to była szkoła podstawowa, kiedy pamiętam. Kiedy pamiętam tak na takim świadomym umyśle, kiedy się to zdarzyło, natomiast... A powiedz mi, a właśnie kiedy świadomie pamiętasz ten pierwszy raz, to było przed tym, zanim tata cię tak sprał, czy po tym, jak cię sprał? On mnie tyle razy w życiu sprał. Ale ta historia, którą opowiadałaś z tą kałużą, ta biegunka była po czy przed? Nie wiem. Okej, okay. Nie wiem, naprawdę. Okay. Dobra, zostawiamy to. Trudno mi powiedzieć. Ja nie chcę tutaj niczego sugerować, bo nie, spokojnie. Nie wiem, jak nie wiesz, to nie wiesz. Okej. Okay.
No i co mnie bardzo niepokoi, bo też właśnie tutaj osoba mi powiedziała, że on tak jakby część swojego ciężaru zrzucił na mnie i ja widzę też symptomy u mojego młodszego syna. Więc jeżeli to jest coś takiego, że się zrzuca na swoje dzieci swój ciężar, no to ja bym bardzo nie chciała, żeby to zostało zrzucone na moje dzieci, bo ja chcę, żeby moje dzieci były szczęśliwe, nawet jeżeli to by było moim kosztem, tak? Na No i pewno właśnie nie tego chcę nie jej obciążać chcemy, swoim. żebyś tak myślała. To znaczy, akurat w tej pracy, którą my wykonujemy, nie musisz się poświęcać, ponieważ my na planie subtelnym, tam gdzie pracujemy, dusze nie rodzą się jedna z drugiej. Więc twoi synkowie na planie ducha, oni są kompletnie niezależnymi, cudownymi bytami. Natomiast to, z czym się zsynchronizowali, dlaczego przyszli do tej rodziny, do ciebie i tak dalej, dlaczego mają takie, a nie inne symptomy, to jest jakby też ich decyzja, więc nie, na planie tego ducha nie bierz na siebie odpowiedzialności, bo oni po prostu podjęli pewne decyzje. Ale robiąc pracę ze Dobrze. sobą, dobrą pracę, właśnie uwalniając się od takiej postawy, możesz ich do tego zainspirować, absolutnie. A więc No warto dobrze. zawsze zacząć od siebie i zadbać o swój dobrostan, bo szczęśliwa mama to szczęśliwe dzieci. No na pewno. Mhm. No na pewno. Okej, okay. Dobrze. No, drugi punkt to nerki. Ogólnie nie czuję jakiegoś tam mocnego takiego czegoś, ale coś z nimi jest takiego, że Dobrze, Moniu, wiesz jest co, często chciałabym cię zimno. przyspieszyć. Nerki wystarczą mi. Problem Dobra. z nerkami, bo ja i tak nie jestem Dobra. lekarzem, więc wiesz. Super. Będziemy sobie tylko patrzeć Więc na planie trzecie subtelnym. to będzie zmysły. Wszystkie zmysły mam, że tak powiem, przytępione i węchu, i słuchu, i wzroku. Węchu to mam w sensie takim, że mam katar, wieczny katar od 15 roku życia mniej więcej. Słuch to też coś się zaczęło dziać takiego, że po prostu nie jest on taki dobry, jak powinien być, a wzrok to w ogóle jest katastrofa, bo ja miałam wzrok sokoli zawsze, a w tej chwili muszę mieć okulary do czytania, tak? Także dla mnie to jest w ogóle szokujące. Czwarty punkt to te moje chude nogi i problem z tymi nogami taki, że nie mam w nich siły i czuję jakby były ciężkie, jak z ołowiu, mimo że są chude, tak? A jeszcze chciałam się ciebie zapytać, zawsze miałaś takie chude i słabe nogi? Nie. Właśnie jak sobie przypominam swoje zdjęcia z czasów młodości, tak? Młodości. No to nie widzę na zdjęciach, żeby były tak bardzo chude. Ja ogólnie byłam zawsze szczupłą osobą, ale po prostu ja teraz w tej chwili już mam 40 lat. I ja słyszę cały czas od ludzi, Boże, jaka ty jesteś chuda, i mnie to tak denerwuje, dlatego że ja nikomu nie wtykam, że Boże, jaka ty jesteś gruba, tak? A Więc od też. kiedy? Ja wiem, ja to rozumiem, okej. To się zdarza. Powiedz tylko, od kiedy zauważyłaś te chude i słabe nogi, że masz? Myślę, że. Ja tak bardzo schudłam też, jak urodziłam pierwszego syna, bo w ciąży przytyłam 17 kilo, a Dobra, po Monia, ciąży przepraszam, bo teraz schudłam. robisz Dobra. dygresję, ale my musimy wracać do punktu, bo chcemy zaczynać pracę. W każdym razie Kolejny po punkt. porodzie bardzo byłam szczupła. Zapisałam to Bardzo sobie. byłam szczupła i Okej. od tamtej pory ciężko mi wrócić jakby, tak? Na piąty punkt to jest pamięć z wykrzyknikami i tutaj też taki opór przed takimi nowoczesnymi rzeczami. Czasami moja mama się śmiała, że urodziłam się 100 lat za murzynami, że po prostu że jestem nie wiem, z jakiejś dawnej epoki, bo mam takie dawne zasady. Piąty to jest wątroba i woreczek żółciowy. Próbowałam oczyścić i nie dawało rady. I taki mam napięty brzuch podobno, tak powiedział taki naturopata. Ósme, totalny brak energii. Czuję się po prostu jak taka klasyczna rodzynka wyciągnięta z wszystkich soków, z takich życiodajnych soków, można powiedzieć, tak? Co tu jeszcze mam? Kościół, tak? Tutaj widzę tyle sprzeczności, bo ja w dzieciństwie dużo chodziłam do kościoła, ale też jestem taką osobą, która widzi i analizuje dużo rzeczy i tam też widzę dużo sprzeczności. Z jednej strony
krzyczał ci, że bądź skromna, z drugiej Znaczy strony wiesz, jeżdżą my jesteśmy Mercedesami. osobami niewierzącymi, niepraktykującymi, Tak, nieuznającymi żadnego ja wiem o zwierzchnictwa, tym. wiesz, duchowego, Tylko więc... właśnie o to chodzi, że ja tam jak idę, to po prostu widzę, że to nie jest czyste takie, jak powinno być, tylko ja A to czuję po co tam tam po chodzisz? prostu tyle. Nie, ja tam no, już nie byłam i z tym też jest problem, bo w mojej rodzinie moja teściowa, mój szwagier, oni są osobami, które są bardzo Ale wierzące. gdzie jest problem, No Moniu? i Oni chodzą, ty nie chodzisz. Gdzie jest problem? no, że też nie cisnę moich dzieci, żeby tam chodziły, a w ten sposób być może, że je krzywdzę, tak? Wiesz co, no... No, okej, okay, rozumiem, że jak jest rodzina. Ja nie miałam tego dylematu, bo ja się urodziłam w rodzinie ateistycznej, więc jakby też ciężko mi jest doradzać w tej kwestii, ale trzeba zapytać po prostu dzieci, jak się z tym czują, czy chcą, czy nie chcą. Jak chcą, nie chodzą, jak nie chcą, to niech nie chodzą po prostu. Też tak właśnie myślę. No Okej. Okay. dobrze. Tu jeszcze, jeśli chodzi o kobiety, no to właśnie babcie szybko umarły, mama szybko zmarła, nie miałam siostry, nie mam córek, poroniłam drugą ciążę i też nie wiem, czy to nie była przypadkiem dziewczynka. Koleżanki po prostu gdzieś w jakiś sposób albo mieszkają daleko, takie, z którymi po prostu można konie kraść. Albo są takie, które w pewien sposób można powiedzieć, że mnie gdzieś tam wystawiają, chociażby na takiej zasadzie, że nie wiem, kleją się do mojego męża, czy robią po prostu takie rzeczy, które sprawiają, że ja nie czuję się komfortowo w ich obecności, tak? Ja po prostu zawsze marzyłam, żeby mieć taką koleżankę od serca, tak? Taką, z którą można konie kraść i która jest po prostu taka prawdziwa, tak? No. Dobra, Też Monia, nie wiem, gotowa? dlaczego tutaj się wzruszyłam. Dobrze, Tak, myślę, że kochana. tak. No i no, 10. ten punkt mój, to moje przewidywanie takie, intuicja, nie wiem, jak to nazwać. Takie rzeczy, że przewidziałam sporo rzeczy w swoim życiu i nie wiem, co o tym myśleć. No i jeżeli będzie możliwość, to bym chciała bliskich zaprosić. Dobrze, okej. Wiem, że dużo tego, bo ogólnie to ja i tak bardzo mocno starałam się to obciąć, ale w moim Wiesz co, życiu dużo tego dla się dzieje. nas tak naprawdę moglibyśmy się skupić na jednym punkcie, dlatego że przyczyna zatyczna najczęściej jest jedna. A jest zazwyczaj jedno podpięcie. Dobra. Więc spokojnie, damy radę. Myślę, że Ściągniesz okularki? może wejdę. Tak, oczywiście. I jeśli możesz troszeczkę obniżyć, troszeczkę, żebym... Okej. Teraz, wiesz, jakbyś się obsunęła w trakcie, to wiem, że będę cię widzieć. Dobrze, zamknij sobie oczy, Moniko. Weź sobie parę głębokich oddechów. Jesteś bezpieczna, jesteś u siebie, wiesz, że za ścianą jest mąż i dzieciaki. Przestaniesz... Teraz już dźwigać ciężar swojego ciała, bo oddajesz cały ciężar podłożu. I czujesz, jak twoje nogi, pośladki i tułów zapadają się w łóżku, a twoja głowa w poduszce. I masz takie wrażenie, jakbyś już sobie dryfowała na tym swoim łóżku. I wszystko się w tobie rozluźnia. I kiedy nabierasz wdech, poczuj, jak to powietrze wypełnia całe twoje ciało. A kiedy robisz wydech, wychodzą z ciebie wszystkie napięcia mięśniowe, myślowe i rozluźniasz się jeszcze bardziej i bardziej i zapadasz jeszcze głębiej w to podłoże. I teraz, Moniu, policzę od 10 do 1, żebyś jeszcze bardziej się rozluźniła. 10. Czujesz, jak twoje stopy robią się przyjemnie cienkie.
Przyjemny ciężar przenika twoje łydki kolenie i dosięga kolan. Przenika twoje kolana i ogarnia twoje uda. I teraz już całe twoje nogi błogie, rozluźnione, zapadają się w podłoże. Twoje biodra rozluźniają się, robią się przyjemnie ciężkie. Plecy twój tułów błogi, rozluźniony, zapadasz. Barki, ramiona, przedramiona, ręce ciężkie zapadają się. Czujesz, jak ta błogość rozluźnia ci kark i przez całą szyję przepływa to uczucie relaksu i wypełnia całą twoją głowę. I ona zapada się w podłogę. Teraz, Moniko, policz od 1 do 3. Kiedy powiem 3, znajdziesz się w jakimś wspomnieniu lub jakimś śnie. 1, 2, 3. Gdzie jesteś, Moniko? Musisz podnieść mikrofon do góry, bardziej bliżej ust, bo nie słyszę, co mówisz. Drżą mi powieki. Tak, to jest jedna z oznak wejścia w hipnozę.
Ja bym widziała jakiś budynek w środku, ale i coś tak jakbym czuła. To chyba jest mój dom, ale ja nie widzę go tak wyraźnie, tylko widzę tak jakby przejście z korytarza do drugiego pokoju. Dobrze, kochana. To teraz powiedz mi, gdzie jesteś w tym domu? Jesteś w korytarzu? Ty wiesz. Trudno mi Pierwsza ocenić, bo myśl. tak Nie musisz wszystkiego wiedzieć. patrzę Pierwsza na to myśl. tak jakby z góry. Tak, Dobrze. chyba to jest raczej korytarz. Ale ja tego nie wiem, trudno mi to w ogóle opisać, to takie dziwne jest. Wiem, że jest dziwne, bo nie jesteś przyzwyczajona do tego stanu, więc odpowiadaj pierwszymi takimi myślami, kiedy zadaję ci pytanie, ile masz lat, kiedy jesteś w tym domu? Pierwsze skojarzenie. Myślę, że około 9. 9 lat. Około 9. Myślę, że... Ktoś jest jeszcze w tym domu oprócz ciebie? Tak czy nie? Pierwsza myśl. Nie czuję się tam bezpiecznie. Wiem. Boję się. Wiem, że nie czujesz się bezpiecznie i boisz się, ale powiedz mi, czy ktoś tam jest? Pierwsza myśl. Tak czy nie? Nie widzę nikogo, ale coś czuję. Czujesz. I Nawet powiedz nie mi. dlatego się boję. Rozumiem. Zaraz się tym zajmiemy. Powiedz mi, czy czujesz tę obecność przed sobą, za sobą, po prawej czy po lewej? Chyba z tyłu bardziej. Z tyłu. Dobrze. To teraz, Moniu, pamiętaj, że my jesteśmy przy tobie. Powolutku obrócisz się do tyłu. Już się obracasz. Co jest za tobą? Pierwsza myśl, co jest za tobą? Czego się bałeś? Nie widzę tego. Nie widzę tego, ale trzęsą mi się nogi, boję się. Bo spotykamy się z twoim lękiem, a i bardzo chcemy się dowiedzieć, co to jest. Pozwolisz, że Ewelinka dołączy do ciebie dla kurażu? Tak. Ewelinko, gotowa? Tak. Dobrze, w takim razie na trzy znajdziesz się w tym domu razem z Moniką. Raz, dwa, trzy. Jesteś tam z Monią? Tak, jestem. Moniko, czy czujesz obecność Ewelinki przy sobie? Widzę teraz jakieś światełko, które zaczyna świecić. Białe światełko. Dobrze, to odpowiedz mi na pytanie. I tak jak powiedziałam, intuicyjnie będziesz wiedzieć, czy to jest Ewelinka, tak czy nie? Tak, raczej Tak, tak. dobrze, więc Nie jest. czuję strachu, myśląc o Dobrze, niej. okej. Ewelinko, rozpoznaj Monię na tamtym planie. Możesz jej dotknąć, możesz spojrzeć jej w oczy i powiedz, czy to jest ona. Tak, to Monika. Dobrze. Czy Monika cię widzi, rozpoznaje? Dobrze. Mam wrażenie, że jest, jakby się chciała wtulić we mnie, coś Nie, takiego. na razie nie. Poproszę, żeby się uspokoiła, że jesteśmy tam na razie po to, żeby zobaczyła, czego się boi. Później będzie czas na to, ewentualnie, żeby się poprzytulać. Moniko, jesteśmy z tobą. Czego się boisz, kochanie? Jakąś postać. Dobrze, Zaczęłam widzieć wspaniale! jakąś postać. Wspaniale! Powiedz mi, jak wygląda ta postać? Czy jest wysoka, czy niska, krępa, czy chuda? Taka, można powiedzieć, troszkę wyższa ode mnie i jest zakapturzona. Ja jej nie widzę wyraźnie, tylko widzę zarys jej postaci i widzę ją, jak stoi w kącie. Stoi w kącie. Okej, Moniu, gdzie się jej boisz najbardziej? Tej postaci. Teraz spójrz na siebie i nie martw się. Nogi. Moje nogi, Nogi. mi się trzęsą nogi, niesamowicie trzęsą Kochanie, mi się. zobacz, co jest w tych nogach, że ci się trzęsą. Możesz tam włożyć swoje energetyczne ręce. Co tam takiego jest, że jest tyle strachu? Co widzisz w swoich nogach? Jak je widzisz? Widzę ciemność. Tylko widzę Ciemność ciemność. widzisz. Cudownie. W takim razie wyciągniemy tę ciemność. Pozwolisz nam? Tak. Dobrze. Ewelinko, twoje ręce jak magnes. Na trzy zbierzesz to, co Monia nazywa ciemnością i postawisz 4 metry przed nią.
Raz, dwa i trzy. Ewelinko, wszystko wyszło? Tak. Moniu, cała ta ciemność opuściła twoje nogi i Ewelinka postawiła to 4 metry przed tobą. Co z ciebie wyszło? Nie wiem, przez chwilę przestało mi się trzęsieć nogi. Dobrze, bardzo teraz dobrze. Prawa, od kolana do góry udało mi się trzęsie, nie wiem o co chodzi. Zobacz, co tam jeszcze masz i powiedz nam, co tam jest. Może trzęsie ci się właśnie dlatego, że coś wyszło. Dotknij swojego uda. Włóż swoją energetyczną rękę do środka i powiedz mi, czy coś tam czujesz. Jeszcze jest ciemność? Moniu, muszę cię poprosić o jeszcze trochę mikrofon, bo słyszę twój oddech, a nie słyszę tego, co mówisz. Jest cały czas jakaś ciemność. Dobrze. Wyciągamy ją? Tak. Dobra. Ewelinko, gotowa? Tak. Na trzy. Raz, dwa i trzy. Wyszło. Ewelinko, wyszło? Tak. Całkowicie? Tak. Czyste nogi? Czyste. Moniu, co widzisz? Co stoi przed tobą? W twoich nogach już nic nie ma. Zobacz teraz, co z nich wyszło i powiedz mi, co widzisz? Ogon. Co ogon? Jak ten ogon wygląda? Co przypomina? Czyj ogon przypomina? Czy to jest moje, czy to jest wymyślone? Ja nie wiem, ale ja mówię... Nie przejmuj się tym. Jaki ogon? Co przypomina ten ogon? Jaki zwierzę? Ja już nie wierzę w nic. Ale widzę ogon. Wyraźny ogon. Ale ten ogon to jest ogon psa, kota, czego to jest? Krokodyla. Krokodyla, dobrze. I teraz, kochana, na trzy to coś przyjmie swoją oryginalną formę i zobaczysz to w pełnej krasie. Raz, dwa i trzy. Co to jest? Do kogo należał ten ogon krokodyla? Widzę. Nie wiem, czy dobrze widzę, ale... Mów, co widzisz. Teraz... Tak, ja się cała trzęsę, znaczy ten strach jest mniejszy, ale to emocje, o co chodzi. Pozwól swojemu ciału się trzęść i drżeć. Widzę, jak stoi i patrzy na mnie. Ale powiedz mi, co na ciebie patrzy. Ja muszę wiedzieć, co na ciebie patrzy. Ten krokodyl na mnie patrzy. Dobrze. Okej. Okay. Ślepia widzę, obrzydliwe jest. Zimny, podły. Dobrze, bardzo dobrze. Nareszcie wiesz, kto w tobie był. Ewelinko, zblokuj go. Zmienia się w bryłę lodu. Już. Monion już nie może ci nic zrobić. Już ci nic, kochanie, nie zrobi. Jest zblokowany. A teraz powiedz mi, co ci robił z twoim życiem, z tobą, kiedy był w twoich nogach? Co? Jeszcze raz? Co? Bać się. Żebyś się bała. Mhm. I co takiego robił, żebyś się bała, Moniu? Co ci robił, będąc w twoich nogach, żebyś się bała? Mhm. To powiedz mi, pierwsza myśl jest najważniejsza. Jak długo w tobie był? Jedenaście tygodni, godzin, 11 lat, czy 11 może wcieleń? Co 11? Jaka jednostka? Pierwsza myśl to wcieleń. Dobrze, 11 wcieleń był w twoich nogach. Okej, jego mamy zblokowanego, on był w twoich nogach. Ewelinko, czyste nogi, Moni? Czyste, natomiast jest membrana na poziomie pępka i po prostu ona pustkę taką. Dobrze. Mhm. Zostaw inne rzeczy. Mhm. Powiedz mi, a przede wszystkim podnieś mikrofon, bo mam duży rozdźwięk w głosie.
Jeszcze Czy wyżej. teraz jest dobrze? Jeszcze wyżej. Raz. Jeszcze? Teraz? Dobrze. I powiedz mi, co on robił w Moni, żeby wywoływać w niej strach? To jest taka częstotliwość złośliwości, niebezpieczeństwa, które jest przyciągane, takiej złośliwości, która jest przyciągane z zewnątrz. W związku z tym ona się boi, odczuwa strach wobec otoczenia, wobec tego, co się może wydarzyć. Dobrze. Zblokowany. Moniu, to teraz przyjrzymy się tej postaci w rogu. Ma stanąć obok tej bryły, tego krokodyla i ściągnąć kaptur. Już! I powiedz mi, co to jest. Musisz mówić głośniej, przepraszam cię. Widzę tylko czerwone oczy. Czerwone oczy. Dobrze. Nie wiem, niech to Ewelinka zweryfikuje, bo Nie, ja poczekaj. nie wierzę sobie samej. Świetnie ci idzie, Monia. Jesteś tylko nieprzyzwyczajona do tego wymiaru, dlatego wątpisz. Ale świetnie ci idzie. Powiedz mi, co te oczy najbardziej ci przypominają? Gdybyś miała to porównać z czymś ziemskim, to co to by było? Albo z jakimś symbolem, który znasz. Co to jest? Do kogo należą te czerwone oczy? Są jakby w jakimś jastrzębia, Jastrzębia. Dobrze. Takie jakby płonęły piekłem, żywym piekłem. Dobrze. Moniu, to teraz na trzy on przyjmie swoją jastrzębią formę i zobaczysz go w pełnej krasie. Raz, dwa i trzy. Jak go teraz widzisz? Widzę go w pełnej krasie. Ja widzę tylko tak, jakby miał przy rękach, które zwisają w domu, przyczepione skrzydła jakieś. Ale nie tak przy ramionach, tylko tak bardziej od łokci. Na skrzydła, które sięgają sami w ziemi. Ale ja naprawdę nie wierzę. Prawda. Ale pomimo tego, że na razie nie wierzysz, będziemy sobie dalej pracować. Powiedz mi, jaka była jego rola? Dlaczego ukrywał się? Co ci robił, Moniu? Co w tobie wywoływał? Jak na ciebie wpływał? Pierwsze myśli, pierwsze skojarzenia. Żebyś była czujna. Żebyś była w stanie napięcia. Że ktoś cię zaatakuje. Dobrze. Masz napięty brzuch, że cały czas. Okej. Jeszcze raz, Moniu, mikrofon w górę. Między usta a nos cię poproszę. Halo, słyszę. Tak, słyszę cię. Tak. Napięty brzuch, więc proszę włóż swoje energetyczne ręce do tego brzucha. I zobacz, co tam masz. Dlaczego pilnował, żeby cały czas twój brzuch był napięty? Co tam jest, kochanie? Pierwsza myśl to kamień. Kamień, cudownie. Już trzymasz ten kamień w swoich dłoniach. Trzymasz i badasz, co to jest, a w międzyczasie Ewelinka zblokuje tego jastrzębia. Ewelinko na trzy. Kolejna bryła lodu. Raz, dwa i trzy. Moniu, on już nic ci nie zrobi. Spokojnie. Jest jakaś ruszająca się, obrzydliwa galareta. Dobrze, powiedz mi, czy ta galareta myśli? Czy ta galareta jest czymś żyjącym? Mam wrażenie, że tak, ale nie potrafię tego nazwać. Dobrze. Co ci robi tam ta galareta? Coś jest. Kochanie, zaraz to odkryjemy. Najpierw powiedz mi,
Co ta galareta robi z tobą? Co ci robi? Znowu przyszła myśl, że wywołuje we mnie ten strach. Dobrze. Że ona ma jakieś działanie, kiedy dostaje tych ataków, tych biegunkowych, to ona ma jakiś, ona bierze w tym jakiś udział, ale ja tego nie rozumiem. A dlaczego? Mój racjonalny umysł tego nie ogarnia. Wiem, bo jesteśmy w innym wymiarze. Spokojnie. Powiedz mi tylko, dlaczego twoje ciało reaguje na tę galaretę akurat w formie biegunek, a nie na przykład zaparć? Dlaczego w taki sposób? Wtedy, kiedy mnie to łapie, ja się czuję jeszcze bardziej mniej wartościowa niż zazwyczaj. I wtedy dostaję ataku trzęsących się nóg, tracę kontrolę całkowicie nad swoim ciałem i sobie nie potrafię wtedy często nad tym zapanować. W panice szukam miejsca, gdzie mogę pójść i się wypróżnić. Już wiesz. Cudownie. No to teraz wykorzystamy tę umiejętność, kochanie, bo wypróżnisz tę galaretę, dobrze? Ze spokojem. Gotowa? Na trzy. Raz, dwa i trzy. Opróżniłaś swój brzuch. I teraz to Widzę coś. Słucham. kulę, glist, robaków, węży. Nie wiem, co to jest, ale to jest obrzydliwe. Dobrze, kochanie, przesuwamy to na ten poziom, co te istoty, które są zblokowane. I powiedz mi teraz, kiedy to jest przed tobą, 4 metry przed tobą, uważnie przejrzyj to swoim okiem mentalnym. Co to jest ta kula glist? Tak jakbyś wzięła czarną mazię jak smoła i zobaczyła w niej te glizdy, które się wiją, bo straciły w tym momencie tak jakby, no nie wiem, Żywiciela? tak jakby z inkubatora jakby się wyjęła i w tym momencie mają problem. A powiedz mi, czym się w tobie żywiły? W tym inkubatorze, którym byłaś dla nich, czym się żywiły? Żeby. Cały czas jest strach. Strachem. Cały czas jest strach, Dobrze. tak. Powiedz mi, Moniu, jak długo taki zarodek był w tobie? Taki jeden, taka jedna glista. Już tak jesteśmy przy tych glistach, to niech będą glisty. Nie wiem, ale nie wiem dlaczego, ale pokazuje mi się jeden i trzy. Ale nie wiem, czy to jest 13, czy to jest 1 do 3. Nie wiem, o Dobrze. co Powiedz chodzi. mi tylko, czy to 13, czy też 1 i 3, to chodzi o tygodnie, miesiące, o lata? O jaką jednostkę czasu? Pierwsze, co z tobą zarezonowało? Tygodnie mi się coś Dobrze, bardzo z tygodnie. tygodnie wydarzyło. Dobrze. Więc powiedz mi, kiedy ostatnio doszło do takiego momentu, kiedy ktoś w ciebie wkładał taki zarodek lub wyciągał? Kiedy ostatnio to było? Kiedy ktoś wkładał lub wyciągał taką glistę z ciebie? Nie widzę. Nie wiem. Okej, nosisz to całe życie? Pierwsza myśl, jaka przychodzi. Całe życie nosisz tę kulę w sobie? Czy może w Nie którymś. pamiętam początku. Dobra. Okej. To sprawdzimy z Ewelinką. Ewelinko, jak ty widzisz tę kulę? Ona jest czasami wyjmowana. Tak to widzę. W jakim celu? Nie wiem, ale widzę taką wielką miłość i szczęście, które jest w okresie ciąży. I to jest taka częstotliwość, że te zarodki by się spaliły w niej. A, i wtedy na Ona okres jest po ciąży prostu. Tak, fizycznej z tak. synkami były wyciągane. O, Tak. była wyciągana ta kula. Okej. Dokładnie. Zobacz, małą Monię i powiedz mi, czy już miała tę kulę w sobie.
Ma taką, ale maleńką, która ma rosnąć razem z nią. Albo raczej razem z jej traumami. Tak. A teraz chciałabym, żebyś sprawdziła, co to jest, to co Monia nazywa tymi robalami, tymi glistami. Czuję DNA hybrydy. Czyli czego z czym? Tego reptila. Bardzo wyraźnie. Jest tam jakiś DNA tego większego ze skrzydłami, tak? I jeszcze jest, później jest DNA Moni. I następnie jest DNA chyba dwóch insektów. Tak to Powiedz czuję, albo mi, niektórych trzech nawet, tak, jakieś funkcje. okej, jak długo Monia miała to nosić w sobie? Do końca życia na pewno. To bardzo obniża jej częstotliwość. Jasne. Widzę też taką funkcję, która blokuje kontakty intymne, jak również ewentualne zajście w ciążę. Moniu, powiedz mi, jak się czujesz, kiedy wyciągnęłaś to, wypróżniłaś to ze swojego ciała? Jak się czujesz? Czuję lekkość w brzuchu, ale palenie w odbycie. Dobrze, to zobaczmy. Znowu możesz włożyć swoją energetyczną rękę do swojego odbytu i sprawdzić, co cię tam piecze, co cię tam pali. Nie wiem, widzę tylko czerwony kolor. Dobrze. I ten czerwony kolor, dotknij tego czerwonego koloru. Widzę jakby czerwoną obrączkę. Czerwona obrączka. To nawet by się zgadzało, bo wiesz, w innych językach odbyt nazywa się anus, czyli dokładnie krąg, czyli obrączka. I co to robi ta obrączka tam? Nie wiem, to tak jakby ona w momencie, kiedy mam atak, próbuje przejąć kontrolę i robić wszystko, żebym nie zapanowała nad tą biegunką, żebym nie zdążyła, żebym czuła się jeszcze gorzej. Jeszcze bardziej upokorzona, Jeszcze jeszcze bardziej bardziej. upokorzona, tak? Taka beznadziejna totalnie. Dobrze, skarbie, dobrze. Pozwolisz, że to wyciągniemy? Okej, Ewelinko. Chciałabym, żebyś to wyciągnęła swoimi delikatnymi, energetycznymi dłońmi. Na trzy. Raz, dwa, trzy. Wyciągnięte? Jak widzisz teraz odbyt Moni? Jest czysto, ale jest taka energia bólu. Każde, ponieważ, nie wiem, każda biegunka przypominała o traumie. Dobrze. Okej. Moniu, jak się czujesz teraz, kiedy tego nie ma? Lepiej. Lepiej. Czuję zdrętwiałe nogi, czuję tak jakby spięcie takie od ud do łydek, tak Dobrze, jakby mnie sprawdź, paraliżowało. co cię paraliżuje. Od razu powiedz mi, co jest źródłem tego paraliżu. Ewelinko, do portalu z tą obrączką. Już. Zniszczone? Co cię paraliżuje, Moniu? Jakiś prąd. Tam jakbym miała prąd, ale ja nie wiem, nie Od rozumiem razu tego. znajdź Widzę źródło. wijącego się prądu i to jakieś ma złączenie z tym żołądkiem, z tym wszystkim, bo kiedy mam atak, mi się trzęsą nogi. To znajdź prądnicę, w sensie znajdź źródło tego prądu. Już! Skąd ten prąd? Skąd ten prąd, Moniu, się bierze? Ja nie wiem, znowu mam wątpliwości, ale mi się coś po Mów, prostu co nie widzisz. odpowiada mojego lewego jajnika, że coś idzie do tych nóg. Fantastycznie. Monia, ty nie wierzysz w siebie, ale ja wierzę w ciebie. Jesteś super. Pokazujesz wszystko, co ci dolega. Łapka do twojego jajnika. Co tam czujesz? Jakąś kulkę, ale nie wiem, znowu. Dobrze, fantastycznie.
Fantastycznie. Bierzesz tę kulkę w dwa paluszki i wyciągasz przed siebie. I masz ją już przed swoimi oczami. Powiedz mi, co się dzieje z nogami, kiedy wyciągnęłaś tę kulkę? Mrowienie, czuję wszędzie mrowienie, teraz czuję bardziej w rękach, ale No bo wyciągnęłaś tę kulkę, masz ją w widzę tą rękach. Okej. kulkę. Ja ją widzę, tą kulkę, I co i to czuję jest ta mrowienie w kulka? swoim ciele. Zaraz ją wyrzucimy, ale zanim ją wyrzucimy, musimy się dowiedzieć, co to jest. Co ci to robiło w twoim jajniku? Ona tak jakby się obracała. Tak jakby. No, jedyne co mi przychodzi, że to jest wszystko ze sobą połączone. Bo jest moją. Żeby to miało efekt, to jest połączone i to wszystko zaczyna działać. Czy coś konkretnie robiło ci z twoimi narządami, że było w twoim jajniku? Ja tą kulkę najbardziej czułam w momencie, kiedy zmarzłam, kiedy czułam nerki, wtedy czułam też ten lewy jajnik i ten lewy jajnik czuję tylko w momencie, kiedy mam miesiączkę, to wtedy czuję ten jajnik, ale ogólnie na co dzień on nie przynosi mi jakichś takich bóli. Ale ja widzę, jak on się obraca i tak jakby emanuje różnymi, tak jakby się kolory po nim przetaczały, że nie wiem. Dobrze, ja dopytam teraz Ewelinkę i zaraz usuniemy tę Tak kulkę. jakby benzyna rozmazana, taka Aha. rozmazana tęcza, to tak samo widzę tą kulkę. I widzę ją metalową, srebrną, ale też jak marzę kolory, tak? Tak jakby rozmazana tęcza. Okej, Ewelinko. Widzisz, co jeszcze robiła ta kulka z Moniką? To jest przechwytywanie jajeczek do produkcji kolejnych A, okej. embrionów. Okej, to już wiemy. A to zabieranie Monice jej jajeczek wpływało jakoś na jej życie? Tak. W jaki sposób? Widzę, że Moniczka nie mogła się naturalnie, jest zaburzony proces naturalnej miesiączki oczyszczenia organizmu. To tak jakby krwawienie bez jajeczka, coś takiego, jest to niepełna, ona się nie czuje oczyszczona. Moniu, chcesz się oczyszczać w pełni podczas swoich miesiączek? Tak, Przed tak. tobą otwiera się twój własny portal. Wrzuć do niego tę kulkę. Już! Już. Już. I tam zostaje całkowicie zniszczona poprzez twoją własną kreację, która obraca wszystko w pył. Okej? Jak się teraz czujesz? Nie wiem, zaczęłam się uśmiechać delikatnie. Dobrze, to początek. Okej. A to takie subtelne, bardzo delikatne. Jasne, A bo gdzieś jakaś taka pracujemy ulga, sobie. kiedy wrzuciłam ją do takiego, można powiedzieć, wody, wiru wodnego, to Dobrze. poczułam. Dobrze, zostawiamy na chwilę jeszcze ten wir otwarty. Bo jeszcze sprawdzimy sobie twoją głowę. Zajrzyj do swojej głowy, tak jakbyś patrzyła na siebie od przodu i powiedz mi, albo możesz włożyć swoje energetyczne ręce do głowy i powiedz mi, czy coś tam masz. Coś widzisz, coś czujesz? Poczułam, miałam w środku między mózgiem a czaszką beret. Miała założony beret jakiś, kask, coś. Dobra. I teraz dotknij tego boli kasku. Mnie to, ściska mi to głowę. Zaraz nie będzie ściskało. Poczekaj, to już nie działa. Już spokojnie wszystkiego się wywiadujesz. Powiedz mi, jaką funkcję to pełniło w tobie? Co ci robiło? Dotknij tego i odkoduj to. Jest mętlik. Mętlik. Mętlik w mojej głowie. Ja się nie potrafię skupić na tym, co chcę zrobić. Robię jedno, za chwilę łapię się za drugie. Dobrze. I chcesz to zmienić? Tak. No to już trzymasz ten kask, ten beret, czy co to jest, w swoich obu rękach energetycznych i wyciągasz ze swojej głowy do tego wiru, do twojego portalu. Już!
Wyrzuciłaś to? Tak. I jak się czujesz bez tego? Lżej. Cudownie. Cudownie. To teraz sprawdź sobie swoje oczka, uszy. Nie wiem, jakby coś na środku głowy, które oddziałuje na to wszystko i na uszy, i na oczy. No to włóż Na swoją ten energetyczną. nos. Dobrze. Na ten nos. Dobrze. To włóż swoje energetyczne ręce, obejmij to i wyciągamy to, i masz to już w swoich dłoniach przed sobą. I powiedz mi, co miałaś na środku głowy. Ja to znowu widzę w czarnej formie, ale nie potrafię tego sprecyzować. To jest jak plama jakaś. Ja nie wiem, co to jest, ale. O, teraz mi się tak jakby pokazało, że to jest jak pająk, który ma odnóża, które się łączą z moimi oczami i uszami. Widzisz, jaka jesteś I tak genialna? jakby Pająk. pająk, Dobra. który ma trzy nogi, który podłącza się pod te trzy moje zmysły. Po co się podłączał i do czego służył? On miał mi zaburzać, bo ja za dużo rzeczy widzę. I on chciał mi zaburzyć to. Ja czuję ludzi. Czuję ludzi, mimo że nie znam ich, to wiem, czuję, czy to jest osoba dobra, czy niedobra. I tak jakby te wszystkie trzy odnóża miały mi to zaburzać, żebym ja tego nie widziała, żeby zamieszać mi w głowie, że nie jestem taka wyjątkowa, jak mi się wydaje, że jestem beznadziejna, że Jesteś wcale nie cudownie czuję. wyjątkowa. Tak jak każdy człowiek. Jesteś wyjątkową istotą. A teraz powiedz mi, czy ten pająk to jest urządzenie, czy jakaś istota? To jest jakieś urządzenie, Do jakiś portalu. Do trójkąt z portalu. trzema. Dobrze. Brawo. Brawo, kochanie. To teraz do tego wiru. Na trzy. Raz, dwa i trzy. Koniec z tym. Nic już ci nie zaburza ani twoich zmysłów, ani przede wszystkim twojej cudownej intuicji. Masz ją dla siebie. Więc badaj siebie dalej. Zjeżdżamy niżej. Głowa czysta. Ewelinko, głowa czysta? Dla pewności? Świeci mi obręcz w środku jeszcze. Gdzie obręcz? W środku, tutaj na tym poziomie. Moniu, czy ty widzisz jakąś obręcz w swojej głowie? Nie, ale czuję skronie. Dobrze, bo tam pokazała właśnie I teraz Ewelinka. zaczynam czuć tył głowy. Tak Dobrze, jakby więc. była obręcz tył głowy przez czoło koło skroni przechodząca i Okej. W takim razie wkładasz widzę swoje to. energetyczne ręce i wyciągasz to, co czujesz lub co widzisz. Już masz to przed sobą. Już masz to w swoich rękach przed sobą. Powiedz mi, do czego to służyło? Co ci robiło? Pokazuje mi się mały móżdżek. Głupia jesteś. Do tego, żeby cię umniejszać, żeby cię poniżać. Tak, Monia, że to. nie jestem. No, że nie jesteś, dokończ. Że nie jestem inteligentna. I Że ty w mam to mały wierzysz? móżdżek. Nie, bo ja Jesteś czułam często inteligentna. w życiu codziennym, często czułam taki cichy głosik, że to nie jest tak, jak te głosy ci mówią, że nie jesteś nic warta, że czasami miałam przebłyski tego, że czuję, że jest we mnie coś wyjątkowego, ale to wszystko złe we mnie to zaburzało i ja nie mogłam nigdy siebie poczuć prawdziwej. No to już zaczynasz, kochanie, czuć siebie prawdziwą, wspaniałą i wyjątkową. Do tego wiru z tym. Już, nie zastanawiaj się, wyrzuć to. Wyrzucone? Poszło. Poddychaj sobie, zatrzymajmy się tu na chwilę. Poddychaj sobie głęboko. Poczuj swoją wyjątkowość. Poczuj, jak twoja głowa uwolniła się od tego wszystkiego. Poczuj też swoją inteligencję cudowną. Już wszystko wraca do normy, wracasz do siebie, do swojej autentyczności, do swojej cudowności. W końcu zaczynasz odczuwać ten cud, którym jesteś.
Jesteś wspaniała, Moniu. Eweliko, głowa czysta teraz już? Super. No to zjeżdżamy niżej, Moniu. Zobacz swoją szyję. Widzę coś w kręgosłupie szyjnym. To już wiesz, co robić. Widzę coś w mojej tarczycy. Dobrze. Takie stłumione słowa, których nigdy nie wypowiadałam, bo się bałam. Aha. To są moje emocje niewypowiedziane. Chcesz je wypuścić? Tak. Możesz je nawet wykrzyczeć. Do tego portalu przed tobą. Na trzy możesz wszystko wypuścić. Na trzy wszystko puścisz. Raz, dwa i trzy. Wolność. Wolność twoim słowom, wolność twoim emocjom, wolność twojej ekspresji. Wszystko wyfrunęło. Cudownie. Krzyczę w tubę, drę się w tubę i to tak się drę. Cudownie, drzej się. Ojej, ja nie powiedziałam, że ja potrafię tak wrzeszczeć, jak krzyczę. O, no to podnieśmy jeszcze decybele. Możesz jeszcze głośniej. Puściło, Moniu. Uwolniło się. Poddychaj sobie tam do swojej tarczycy, do swojego gardła. Pozwól, żeby już wszystko wyfrunęło. Już jest przepływ. Okej. To teraz zajmiemy się tym, co odkryłaś w swoich kręgach szyjnych. Włóż tam swoją energetyczną rękę i powiedz mi, co tam masz. Ja widzę zaciśniętą. Jakiś krąg w szyi, ściśnięty jakąś obrączką. Że nie mogę nawet za bardzo ruszać głową w lewo, w prawo. Monia, znasz już procedurę. Chwytasz to swoimi paluszkami energetycznymi i wyciągasz przed siebie. Już to masz przed sobą. Tego już nie ma w twoich kręgach. Powiedz mi. Co to jest i do czego służyło? To jest obrączka. Kolejna obrączka. Widzę za obrączkę. I ona ma sprawić, żebym nie miała szerokiego widzenia. Żebym się nie mogła szyją kręcić, żebym nie miała spektrum. Tylko żebym patrzyła w jednym kierunku, tak jak koń, który ma klapki na oczach, żeby tylko patrzył w kierunku, w którym jedzie. Fantastycznie, Moniu. I już to z siebie wyciągnęłaś. Na planie subtelnym twoje spektrum wzroku to jest 360... Nie, ba, nie 360 stopni, tylko jak kula. Góra, dół, boki. I nie ma, że na kilka metrów. Ty widzisz cały wszechświat. Wyrzuć to, bo to jest nieprawda o tobie. Ty widzisz wszystko. Już, do tego portalu. I zobacz, zobacz swoimi oczami, tak jak potrafisz patrzeć w wymiarze swojej podświadomości. Ja nie wiem, o co chodzi, ale w tym momencie poczułam coś w pępku, w żołądku. Tak no dobrze, bo coraz... Tak jakby ta obrączka miała lecieć do tego portalu, ale gdzieś przez pomyłkę poleciała do mojego brzucha. Ja nie wiem, czy to prawda, ale już... Ja już nic nie wiem. Zobacz do swojego brzucha. Co masz w brzuchu? To są bardzo cenne wskazówki dla nas. Co tam jest w twoim pępku? No to obrączka. Dobrze, wyciągnij to. I zobacz, dlaczego tam się znalazła. To jest naprawdę bardzo cenne, że tam poleciała. Co tam takiego jest? Nie wiem, ja nie zobaczyłam, ale mi się pokazało, znaczy przyszło mi słowo baza. Aha, tam masz jakąś bazę tych wszystkich implantów? O co chodzi z tą bazą? Do czego cię odnosi, odwołuje? Tak jakby, że to jest środek mnie i on ma być
On ma być mocno zaburzony. I jak jest zaburzony, Moniu? Nie wiem, mędnik, mam teraz w głowie, nie wiem, co o tym myśleć. Dobrze, to w takim razie pozwolisz, że wyciągniemy to z Ewelinką? Tak. Dobrze. Ewelinko, gotowa? Tak. Wyciągnij tę obrączkę z brzucha Moni. Już. Masz ją? Tak. I powiedz mi, dlaczego Monia jej nie mogła wyrzucić? Dlaczego wróciła do jej brzucha? Zobaczyłam taki obraz, że obrączki się poruszają wzdłuż kręgosłupa, że to nie jest Aha. jedna obrączka, A, tylko okej. kilka. One znikają i pojawiają się właśnie Dobrze. w tym miejscu, gdzie upadło to. Co tam ma To Monia? tam oni przesyłają z bazy kolejne obrączki, które zaburzają czucie, zaburzają myślenie, jakieś schematy kolejne wprowadzają. Gdzie jest baza, Ewelinko? Ponad Monią. Moniu, co jest ponad tobą? Nie wiem, przyszła mi na myśl mój dom, mój dach mojego domu. To jest cały czas, ja mieszkam cały czas w jednym domu, w tym, w którym byłam w dzieciństwie, teraz A, mieszkam jako okej. osoba dorosła. Okej. I pokazał Jesteś... mi się dach mojego domu i Dobrze. kochani. Kochana, wolisz wyjść na prawo czy na lewo? Którędy wolisz wejść? Ale nie rozumiem. No wybierz, prawo czy lewo? Prawo. W takim razie po prawej stronie otwierasz sobie drzwi, swoje drzwi. I wychodzisz z tego domu. Już jesteś poza nim. Jak się czujesz, kochana? Widzę zieleń. Dobrze. Widzę łąkę. Widzę dobroć, widzę. Dobrze, okej. Okay. Ale teraz zobacz, co było ponad tym domem, w którym byłaś zamknięta całe swoje życie, na planie eterycznym. Co jest ponad tym domem? To nawet ma coś wspólnego, bo ja w życiu codziennym widzę, że nad moim domem lata więcej ptaków i siada na mój dach niż na sąsiadów. I widzę teraz krążących dużo ptaków. Takich, tak jakby krążących nad gniazdem albo nad małym pisklęciem, który wypadł z gniazda, że kraczą i krzyczą, żeby nikt nie podszedł i żeby zostawił, bo to jest ich malutkie. I nie wiem, czy one chcą zagłuszyć mnie, czy zagłuszyć to, żebym ja nie została zabrana im. Nie wiem, o co chodzi. Okej. Okay. Chcesz Ale one pracować ze krzyczą sobą? i Chcesz się krążą. uwolnić? Tak. W takim razie otwórz im portal i każ im całkowicie opuścić twoją przestrzeń, bo ty pracujesz ze sobą, a one rozpraszają. Odlatują do tego portalu. Dokąd chcą, ale opuszczają twoją przestrzeń. Całkowicie. Całkowicie. Jest cisza. Totalna cisza. A teraz skup się i powiedz mi, czy widzisz tę bazę, o której mówiłyśmy ponad tobą, ponad twoim domem, w którym byłaś zamknięta eterycznie. Widzę, tak jakby pokazała mi się krążąca energia, tak jakby wir z energii. Okej. Okay. Takie coś widzę. A teraz zatrzymasz ten wir. Już go zatrzymałaś. Co to jest? Co było nad twoim tym energetycznym więzieniem? Przyszło mi, że to jest portal, który wyciąga energię z tego Aha. domu. Dobrą energię, bo w naszym domu jest dużo dobrej energii, bo dużo ludzi nas odwiedza. Okej, okay. To teraz Monia, skup się i twoje oko przeziera wszystko. Dokąd jest zabierana ta energia? Już to widzisz. Dokąd? Na ten portal gdzieś, ja nie wiem, tak jakby baza mi przychodzi. Ja no i właśnie już to widzisz. Widzisz tę bazę. Tam nie ma, że twoje oko ma jakieś ograniczenia w metrach czy w kilometrach. Widzisz wszystko.
Przezierasz wszystko. Jak wygląda ta baza ponad tym portalem? Tak jakby ten promień tej energii w tej bazie rozchodził się na kilka strumieni i tam stoją tak jakby pracownicy, którzy mają robić coś z tą energią. Jak wyglądają ci pracownicy, Moniu? Oni wyglądają jak w kombinezonach białych, mają okulary, jakieś takie gogle na sobie i coś tam robią, ale ja nie wiem, Przezierasz co to te jest. Tak jakby to okulary. było jakieś laboratorium. Dobra. Przezierasz ten kombinezon. Tak jakbyś ich rozbierała wzrokiem. Kim są te byty ubrane w te kombinezony i w te gogle? Pokazały mi się trupy. Pokazały mi się po prostu. Ojej, no. Zobacz, czy to jest DNA ludzkie, Same czy to jest tylko kości, hologram. kości. Okej, DNA Kości ludzkie. się pokazały. Trupy, kości. Bez ciała, tylko same kości. Czy to jest DNA ludzkie, czy obce? Ty wiesz. Przezierasz to wszystko. Przychodzi, że chyba tak, ale nie jestem pewna, nie jestem Okej, pewna, czy to czy jest te na pewno trupy, ludzkie. które widzisz tam, jako właśnie te kościotrupy, są wcielone na ziemi, czy to są duchy ludzkie? Nie, pokazało mi się, że. To znaczy przyszło mi, że nie. Że nie są wcieleni? Nie są, że są. Jaka jest ich funkcja przy tobie? One mają zbierać. One mają tu zbierać ten strumień, który do nich idzie, mają zbierać. I co z nim robią? Nie jestem pewna, czy ja dobrze mówię, ale ja mam takie wrażenie, że tak jakby budują jakieś części. Może nawet ciała ludzkiego, nie wiem. Niech Okej, może dobrze. Belinka pomoże, ale one coś budują z tego chyba. Aha. Tak mi się pokazuje, że one gdzieś to w jakieś pudełko składają, coś z tego kleją, robią, nie wiem. I powiedz mi, czy to, co wyprodukują z tej energii, oddziałuje na ciebie, czy nie ma już z tobą żadnego kontaktu? Te produkty w tych Tak, pudełkach. to ściąga, to ja widzę, jak toś, tak, jakby to idzie wzdłuż mojego kręgosłupa. Co masz w kręgosłupie, że to idzie wzdłuż twojego kręgosłupa? Strumień idzie wzdłuż mojego Dobra. kręgosłupa. Od Okej. samego odbytu, po samą głowę, po Dobra. sam koniec idzie strumień. I łączy się z tym czymś na górze? Tak jakby gdzieś to jest połączone, że w tym domu to wyciąga i że przez komin idzie Dobrze. w stronę tego. Tej Moniu, głowy. fantastycznie. To teraz powiedz mi, co ten strumień biegnący przez twój kręgosłup ci robi? Zabiera mi siłę. Zabiera ci Silny siłę. kręgosłup to jest silna osoba, a ja Ok. nie mam silnego kręgosłupa. Dobra. To teraz zadziałamy z dwóch stron. Ewelinka wyłączy te skrzynki na górze w tej bazie, a ty wykasujesz ten strumień ze swojego ciała. Rozumiesz? Z obu stron zostanie wyłączony. Ok? Tak, Gotowa? tak. Na trzy, dziewczyny. Na trzy. Raz, dwa i trzy. Nie ma strumienia. Skrzynki wyłączone. Powiedz mi, co poczułaś, Moniu? Tak jak pokazało mi się, jak wyłączam guziczek z jakimś prądem. W momencie, kiedy powiedziałaś trzy, tak jakby wyłączył się napięcie, które idzie po całym Wspaniale. domu przez kable i w tym momencie tak jakby ktoś prąd zabrał, że nie ma prądu, że to. Fantastycznie. Nic już nie wpływa na ciebie ani na twój dom. Zasilanie wyłączone. Wiesz, co wyłączyło to zasilanie? Twoja moc, twoja wola i twoja miłość do siebie. Nie pozwalasz im już tego robić. A teraz powiedz mi, kto jest szefem w tej bazie? Kto jest szefem, Moniu? Kto tym wszystkim zarządza?
Najpierw mi przyszło, że ten krokodyl, potem mi przyszło, że ten skrzydlaty, nie wiem. Coś oni między sobą, tak jakby, ja nie wiem, tam jest Patrz jakieś na tę bazę. rozgraniczenie, czy Skup jest się. coś jeszcze, nie wiem. Skup się na tej bazie i zobacz, gdzie jest szef. Raz, dwa i trzy. Zobaczyłam wielkiego, tak jakby anioła, skrzydła ogromne, O, białego. genialnie. Uwielbiamy Och. anioły. To każ mu teraz zejść do siebie. Już jest przed tobą. Stoi. Jak go widzisz? Boże, ja naprawdę to umiem, to niemożliwe. No, ja ci powiedziałam, Oni że mi ja wierzę zawsze w ciebie. mówili, że ja nic nie umiem. Umiesz wszystko. Powiedz mi, jak go widzisz? Jesteśmy przy Znaczy, tobie. no ogólnie wygląda jak anioł, tak? Oczy. Opisz mi jego Ogólnie oczy. jego Zacznijmy od oczy oczu. są. Jego oczy są czarne, zmieniają się w czerwone. Patrzy na mnie z taką nienawiścią. Ale ja się go nie boję. Ja Wiem. czuję do niego złość. Ja mam ochotę go pobić. Gdzie masz tę złość, Moniu? Nie traćmy Znowu energii. czuję tą złość. Mam Genialnie. ochotę go po prostu rozszarpać. Wiem, Monia, ale podziękuj mu. On myśli, że ja się go będę bała. Nie ma Zaraz, poczekaj, za chwilę. Moniu, podziękuj mu. Podziękuj mu za to, że odkryłyśmy tę złość. Ona jest dla nas ważna. Co ci ta złość zrobiła w życiu? Ta złość, którą teraz odkryłaś, że masz do niego i na to wszystko. Co ci ta złość robiła w życiu? nie mogłam się skupić. Moniu, brawo, podziękuj sobie, że to odkryłaś. A teraz otwierasz sobie między sobą a nim cudowny swój portal. I pozwól tej złości wyjść do tego portalu. Nie daj mu satysfakcji, że się złościsz. Wypuść ją. Z radością ją wypuść. Z dumą ją wypuść. Odkryłaś ją. Na trzy wychodzi do portalu. Raz, dwa i trzy. Możesz ją wywrzeszczeć, możesz ją, nie wiem, wykopać z siebie, co chcesz, ale wypuść ją do tego portalu. Ja znowu Całkowicie. krzyczę Dobrze, i jak krzycz. krzyczę, to on się robi mały i on się robi mały i czuję, że jest zły, że w ogóle, że ja to robię. On chciałby, żebyś ty była zła. Wypuściłaś tę Ale ja złość? w tej chwili, kiedy krzyczę, czuję radość, że on jest Fantastycznie. zły, że ja mu to wszystko zabieram. Że on już nie może mną rządzić, ja mu nie pozwolę już więcej na nic. Nigdy, nigdy więcej. Wspaniale, wspaniale, Zabrał mi Moniu. tyle radości z życia. A to sobie ją oddasz, nie martw się. Wypuść tę złość. Całkowicie. Ta złość była klejem z nim. A my nie chcemy, żeby był do ciebie przyklejony. W żaden sposób. Puść ją. Już. I powiedz mi, jak go teraz widzisz, kiedy to wszystko wypuściła z siebie. Widzę go jak takiego malutkiego, który stoi przy moich, tak jakby przed moimi nogami, że jest taki malutki, że sięga mi do kostek zaledwie, Odsuń że go na może mi, 4 metry od siebie. jak to Nie się widzę. przysłowiowo mówi, może mi stopy lizać, jedynie co może zrobić, ale nawet na to mu nie chcę pozwolić. Dobrze, teraz każ mu przyjąć swoją oryginalną formę. Co to jest? Co się ukrywało pod tą formą anielską? Co to było, Widzę Moniu? mnie. Okej, a dlaczego ta forma anielska miała takie znaczenie? Bo ja nawet jeśli nie chodziłam do kościoła, to bardzo długo modliłam się modlitwą do Anioła Stróża. Okej, i Ale to był kiedy on? zaczęłam analizować, przestałam się modlić. I to on był adresatem tych modlitw, to on je odczytywał, Tak, on odbierał. rósł wtedy. On wtedy Mi rósł, się kiedy się do pokazuje, niego że on modliłaś. rósł. Tak, Okej. on Czy coś rósł, robił, ale. kiedy modliłaś się do niego? Czy jakaś akcja była? Jakoś odpowiadał na te modlitwy? Tak,
Tak, on Co robił. robił? On stał i mnie kontrolował. On mi Okej. dawał iluzję, że on jest przy mnie, żeby mnie bronić, ale on był przy mnie, żeby mnie kontrolować, żebym nie wyszła poza schemat, bo mam być dokładnie taka, jak on chce. Nie tak, jak ja chcę, tylko jak on chce. Powiedz mi, Moniu, czy jest jeszcze cokolwiek w tobie, co by cię z nim łączyło? Jakaś emocja, jakieś urządzenie? Pierwsza rzecz, Przyszło która mi przychodzi. teraz mój mąż. Nie wiem dlaczego, ale tak jakby on był między nami, że... A, że wpływa na twój A związek? już ja już wiem. Tak, ja już wiem. Słucham. Mój mąż, kiedyś mu powiedziałam, że patrząc na niego, ja widzę w nim dwie postacie. Widzę tą postać, którą kocham, która jest fantastycznym facetem, w którym się zakochałam, ale on ma czasami tak zwane trudne dni. I ja wtedy widzę to, ja widzę w jego oczach wtedy i nawet powiedziałam do niego, że masz krokodylkowe oczka. Ja nie rozumiałam tego, a teraz to widzę, teraz to rozumiem. To był on? To był I ten on byt? wtedy, on, tak, on wtedy tak jakby wchodził w niego i kazał mu, żeby był dla mnie podły, żeby jeszcze za pomocą mojego męża, żeby ja robiła wszystko to, co tak jakby on chce, że wykorzystywał jego i nasze połączenie, bo my jesteśmy bardzo ze sobą złączeni. Dobrze. Ja czuję, że jesteśmy wyjątkowym związkiem i on Super. wykorzystał to, żeby jeszcze wzmocnić tą kontrolę nade mną. Już teraz to rozumiem, ja to czułam. Ja to Fantastycznie, czułam. Moniu. Zaraz się jego pozbędziesz, a to znaczy, że pozbędziesz się też go z twojego związku. Bo nie będzie dla niego miejsca w żadnym aspekcie twojego istnienia. Rozumiesz? W żadnym. On zaraz zniknie całkowicie. My tylko sobie badamy, dlaczego jest przy tobie, rozumiesz? A to, że wykasujesz go, obrócisz w perzynę, to ja to wiem. Więc przekaż mu, że zostało mu niewiele chwil istnienia przy tobie. Wie już, co się z nim stanie? Nie wiem dlaczego, ale ja teraz strzeliłam do niego. Nie wiem, o co chodzi, ale ja po prostu widzę, jak strzelam do niego, żeby się rozproszył w pył, żeby po prostu... Ale nie przyspieszaj pewnych rzeczy, dobra? Okej, strzeliłaś w porządku, dobrze. Nie ma problemu. Natomiast chcemy iść do momentu, kiedy to wszystko się zaczęło. Chcemy zrozumieć, gdzie dałaś przyzwolenie na te podpięcie. Idziemy tam, Moniu. Gdzie to wszystko się zaczęło? Gdzie jesteś? Nie wiem, przyszła mi myśl, którą miałam, kiedy w swoim życiu ciężkim postanowiłam sobie, patrząc na doświadczenia z mojego domu rodzinnego, na to, jak moi rodzice żyli ze sobą, że ja zrobię wszystko, żeby moje życie było dobre. Nie wiem, dlaczego przyszła do mnie ta myśl i że dokonam wszelkich starań, żeby moje życie było, moje małżeństwo było udane. Bo nawet kiedyś powiedziałam do swojego męża, że jeżeli by się zdarzyło tak, że przestałby to czuć do mnie, co powinien, to ja nie chcę, żeby był do mnie z litości dla dzieci, dla tego, co ludzie powiedzą. Ja chcę mieć wszystko w swoim życiu, co jest prawdziwe i szczere. Ja chcę, nie chcę w ogóle niczego na pół gwizdka, dlatego teraz też rozumiem ten kościół. Teraz zaczynam rozumieć ten kościół, że po prostu ja wiedziałam, dlaczego ja się tam źle czuję, bo tam nie wszystko jest szczere i prawdziwe, tam jest dużo manipulacji i ci ludzie tego nie widzą, jak są manipulowani, jak jest z nich ściągane. Znowu widzę taki płomień, który idzie od tych ludzi, taki jasny płomień, który jest ściągany. Okej. Oni mają własną wolę. I oddasz im szacunek, kiedy pozwolisz im być w swoim własnym procesie. Może kiedyś to dostrzegą, a może jest im tak dobrze. Może nie są gotowi na coś innego. I to też trzeba uszanować, Moniu. Najważniejsze, że ty masz świadomość tego, że akurat tobie to nie służy.
Więc możesz się teraz spokojnie od tego odciąć. To mi nie służy, to nie jest moje. Dziękuję. Dziękuję, nie skorzystam. To nie jest moje, dokładnie. Tak samo te napady, biegunki, to nie jest moje. Wspaniale. To nie jest moje. Co jeszcze nie było twoje w twoim życiu? Od razu pomyślałam o moich plecach, o plecach na wysokości klatki piersiowej. Słucham. Kiedy miałam stres, i to duży stres, szczególnie związany z jakimś konfliktem w moim związku, wtedy czułam, jakbym miała tam między łopatkami tarczę, do której ktoś w tym momencie przykłada magnes i tak jakby to tak jakby to drżało i wywoływało dodatkowy ból i tak jakby zagłuszało wszystko, tak jakby robiło dodatkowe zamieszanie, a dzisiaj więc wyciągnij przed sesją z siebie. Czułam, jakby mi tam ktoś widły wbijał wręcz. Zobacz, kto to robił, w jakim celu, dlaczego chciał akurat przed sesją cię tam ubodnąć. Pokazał obraz diabła z ogonem, z widłami, ja nie wiem dlaczego. Który to jest z nich? Krokodyl mi się... Okej, okay, ten krokodyl. Dobra, wyciągnij tę tarczę z siebie i na trzy do portalu. Raz, dwa i trzy. Poszło? Orzuciłam ją tak jak bumerangiem, ale w takim sensie, żeby nie wracała, tylko że ma po prostu się ewakuować. Okej, okay. Super. Jak się poczułaś między łopatkami, kiedy to wyciągnęłaś? To jest niesamowite. No, to jest. Ty jesteś niesamowita, dlatego to jest niesamowite. Okej. Okay. Ja po prostu... Tego nie ma po prostu. Dobrze. Z tą świadomością, którą masz, Moniu, powiedz, dlaczego miałaś takie dzieciństwo, jakie miałaś? Dlaczego urodziłaś się w tej rodzinie, w której się urodziłaś? Dlaczego tak się stało? I powiedz mi, co widzisz? Pomyślałam od razu o moim ojcu i jego mamie. Nie wiem dlaczego. I co pomyślałaś? Że oni... Nie wiem dlaczego, skąd to przychodzi, ale że mój ojciec przyszedł z dużym bagażem doświadczeń na swoich barkach i jego matka to czuła. I korzystając z tego, że ja jestem empatyczną osobą, bo miał w tym momencie też starszego syna przecież, ale tak jakby w porozumieniu ze mną, że jestem empatyczna, że będę chciała mu pomóc, tą część ciężaru. Ja nie wiem, ile w tym prawdy, niech mi ewentualnie to Ewelinka zweryfikuje, ale że część jego ciężaru złożyli na mnie, bo on nie był w stanie już tego unieść. I gdzie masz ten ciężar swojego ojca? Ja miałam te same dolegliwości, co on. Dobrze, okej. Okay. Ja to miałam na ramionach. I gdzie to jest ja dzisiaj? Ja to czuję, jakbym niosła taka praca Syzyfa, który niesie kulę na swoim Moniu, barkę, gdzie to jest dzisiaj? Plecach. Dzisiaj, kiedy do ciebie mówię, gdzie masz ten ciężar po swoim ojcu? W ramionach, to czuję w ramionach. Dobrze, kochana. Gotowa, żeby to wyciągnąć? Żeby się odbarczyć i uwolnić? Cudownie, więc chwyć ten ciężar swoimi cudownymi, kochającymi rękami, bo oto uwalniasz się z niego. To jest bardzo ważna dla ciebie chwila. Uwalniasz się od tego. Do portalu, Moniu. Możesz krzyczeć, ale wyrzuć to. Uwolnij się. I poczuj tę wolność w barkach. Już jest lekko. Już jest lekko, Moniu. To nie było twoje. Ale w psychologii wiemy i znamy te procesy. Dziecko, żeby przetrwać, żeby przeżyć, często bierze na siebie ciężar życia rodzica. No to ładnie mi się za to wdzięczył. Jesteś dorosłą osobą, odbarczyłaś się. Jak się czujesz bez tego? Dużo lepiej, ale... Chcę się upewnić. Znaczy, może na koniec, żeby Ewelinka dobrze, Ewelinko. Na pewno wszystko wyczyściłam, bo ja chcę teraz wszystko oczyścić. Dobrze, chcę się Ewelinko, sprawdź. Pozbyć.
Czy Monia ściągnęła wszystko ze swoich barek, to co wzięła od ojca? Tak. Okej, jak to Nawet bym teraz powiedziała, widzisz? że więcej. Nawet Okej. bym powiedziała, że więcej, bo też od uświadomiła sobie, że mogła coś wziąć od mamy również, więc ona to wszystko chce ściągnąć i ściąga. Tak, ja jej zawsze pomagałam. Zawsze ją wspierałam. Ona miała ciężkie życie z moim ojcem i ja ją zawsze byłam dla niej takim wsparciem, takim filarem, na którym się zawsze mogła wesprzeć. Moniu, te chude nogi to były te postaci? Te chude, ciężkie nogi, czy coś jeszcze? Nie wiem, się pokazały teraz kości i pokazało mi się, że ja nie jestem taka silna, na jaką mi się wydaje. I I gdzie masz ten znowu te program? nogi mi zaczęły. Dobrze, gdzie jest ten program, który ma ci po prostu wdrażać, że nie jesteś taka silna, jak ci się zdaje? Gdzie on jest? Znowu zaczęłam czuć łydki w tym momencie bardzo Tam mocno jest i ten program? nie wiem, ale to po prostu czuję, jak tam mrowi bardzo Dobra, mocno. to pozwolisz, Bardzo że program mocno. ściągniemy z Ewelinką, ok? Tak. Ewelinko, gotowa? Jak magnes, ściągasz cały ten program z nóg Moni, że jest słaba i tak dalej. Na trzy. Raz, dwa i trzy do portalu. Już. Co poczułaś, Moniu? No, czułam tak jakby takie okrawki, opiłki magnesu czy metalu do tego magnesu. Tak jakby zobaczyłam taki obraz, że mam dużo opiłek w nogach, które sprawiają, że są ciężkie, mimo że są chude. Już nic nie I masz. wtedy widziałam te opiłki, jak lecą w stronę tego magnesu, o którym powiedziałaś mi, Dobrze, Monko. bardzo dobrze. To teraz czas wzmocnić swoje nogi, Moniu. To był tylko program, żebyś wytworzyła słabość w swoich nogach i ciężar w swoich nogach. Ktoś musiał cię zaprogramować, żebyś w to wierzyła. Odwróć to. Mam silne, cudowne nogi, które wiodą mnie moją własną ścieżką, którą tworzę. To są Widzę moje siebie na cudowne nogi. rowerku. Na rowerku możesz Widzę siebie kankana na sobie rowerku odtańczyć. treningowym i zasuwam Fantastycznie. na tym rowerku, że aż po prostu mogę prąd wytwarzać. Bardzo dobrze. Pedałuj. A my patrzymy dalej. Problemy z pamięcią to te wszystkie kaski w głowie, które już wyciągnęliśmy. Tak, to mi się pokazało, że to wszystko zagłuszało, Jasne. żebym się już myliło z tym, co widzę naprawdę. A co jest fikcją, że po prostu, że ja już. Dobra, No, tak problemy. jakby mikser robili mi w głowie, no. Okej, to tego już nie ma. Nie przejmuj się. Wątroba, woreczek żółciowy. Trzy Mają. robaki tam pokazywały Okej. dębie. Ja nie mogłam na poziomie fizycznym oczyścić robaków. W woreczku żółciowym miałam kamienie i To wszystko z tą kulą było lamrę. związane, z tymi glistami? Z tą kulą i nawet mi się pokazują glisty, które się kłębią w kółko i Ale tego one już nie ma, wszystko to kochanie. pochowały. One zaciskały moją wątrobę i mój woreczek, żebym ja nie mogła tego oczyścić, bo ja bym się wtedy wyluzowała. Ja mam być Aha. napięta, ja mam być czujna, Okej. to by wtedy, jakbym oczyściła, to by Kotek tej kuli już nie byłoby. ma. Rozluźnij sobie brzuch. Tego już nie ma, jest czyściutko. Ewelinko, czysto w brzuchu? Dobrze. Tam nic nie ma już, Moniu. Pozwól, żeby twoje narządy, żeby twoja wątroba w końcu się rozluźniła. Twój woreczek żółciowy to samo. Jest czysto. To teraz zobacz jeszcze jedną rzecz, Moniu. Dlaczego brakuje w twoim życiu kobiet? To jest niesamowite, bo zaczęłam o tym myśleć, zanim zaczęłaś mówić. No tak działa telepatia. Fantastycznie. Sama sobie udowadniasz, jak wspaniale potrafisz ze sobą pracować. No to powiedz, dlaczego nie ma w twoim życiu kobiet? Żebym się nie czuła pewna siebie, jakby były, jakbym się czuła w ich otoczeniu bezpiecznie, to bym się wtedy czuła pewna siebie, silna. A tak.
patrzę na dużo, dużo ludzi z takim tym filtrem zagrożenia. Powiedz, co było Też w tobie takiego? Czuję jedność. Ja po prostu wiem, że kobiety, takie kobiety, które są takie, które czują pełnię siebie, potrafią być takimi wspaniałymi towarzyszkami dla siebie, że potrafią być takimi przyjaciółkami, że to jest takie zdrowe, naturalne, normalne, nie połączone z żadną dewiacją ani niczym takim. I ja czuję, że wtedy, kiedy po prostu masz taką bratnią duszę w takim sensie zdrowym, nie podłączeniowym, to wtedy masz koło siebie kogoś takiego, z kim możesz rezonować, Jasne. Z kim możesz na chwilę spotykać się. Ale sprawdź, i Moniu, się co tak sprawiało, że celebrować to. Nie mogłaś mieć przy sobie takich kobiet. No bo nie mogłam się czuć... Bo ty sama nie pewnie, czułaś tak? się taką kobietą. Bo ja się nie czułam, sama nie czułam się pełną. No to pierwsza siebie kumpela, pierwsza przyjaciółka, to jesteś ty dla siebie. Poczuj to. Od tego zaczynamy. Od tego, że już jest jedna cudowna, wspaniała babka przy tobie i to jesteś ty. Pokazała mi się moje lustrzane odbicie, pokazuje, które pokazuje do mnie kciuk do góry. Fantastycznie. Moniu, jesteś cudowna. To teraz sprawdź sobie tylko jeszcze swoją mega intuicję, o której mówiłaś. Czy jest coś, co chciałabyś powiedzieć w tej kwestii? Tak, że często trafiam na kobiety, które robią coś takiego, żeby zbić mnie z tropu, że tak jak ostatnio byliśmy na weselu, i to po prostu siedziałam i myślałam, mówiłam do siebie, nie wierzę, że to się dzieje, bo to było wesele ze strony mojego męża, jego brata, osoba towarzysząca. Nagle, kiedy już była podpita, siadła koło mojego męża i zapytała się, czy może go pogłaskać po głowie, bo nie wie, jak to jest głaskać łysego. I on wtedy się speszył, nie wiedział, co odpowiedzieć i odpowiedział, że grzecznościowo, że tak. A ja wtedy, kiedy to usłyszałam, sobie myślę, kurwa, nie wierzę, że to się znowu dzieje. To czego ty znowu nie jesteś... powiedziałaś nie? Powiedz, czego ty nie Ale... powiedziałaś wtedy, A ja nie? nie powiedziałam nie, bo pomyślałam o młodych i o rodzicach młodych, że to jest ich święto, że nie chcę robić zadymy, że Monika, jesteś kobietą z klasą, że... I jako kobieta z klasą trzeba było powiedzieć, koleżanko, ta łysina jest głaskana tylko przeze mnie. Ja chciałam to powiedzieć, ale z drugiej strony właśnie ten głos drugi w mojej głowie, że bądź kobietą Jego już z nie ma, klasą, kochanie. Nie mógł. Jego już nie ma. I tak się za każdym razem dzieje, kiedy się dzieją takie akcje, kiedy się pojawi taka osoba, która w ten sposób chce zbić mnie z tropu, żebym nie czuła się pewnie. Była masa takich kobiet. Ale kochanie, podziękuj im. Podziękuj im, bo one ci pokazały, gdzie masz i co masz w sobie przepracować. I dzisiaj przepracowałaś ten głos w głowie, wyciągnęłaś tego pająka. I jesteś kobietą z klasą. I z klasą możesz komuś powiedzieć, nie, ta łysina będzie głaskana tylko przeze mnie. Dokładnie. Okej? Okay? Znajdź w sobie tę babkę. Znajdź w sobie tę siłę. Ty ją masz. Czas sobie o tym przypomnieć. Nie wiem, teraz boję się z kolei, że zaczęłam myśleć o tym, że stworzę taką tarczę, która będzie chroniła te baby, żeby się nie zbliżały do niego, do mojego męża, ale znowu zaczynam myśleć, że to jest znowu... ktoś mi próbuje coś wcisnąć, że ta tarcza nie jest potrzebna. Wyrzuć tę tarczę. Nie jest ci potrzebna. Żadna tarcza. Coś mi ktoś próbuje... budować. Teraz mam takie Dobra. Wrażenie, że... To sprawdźmy to jest inną rzecz. Taka zbyłka. Sprawdźmy inną rzecz, Moniu. Bo to po raz kolejny mówisz o tym, że obawiasz się, że kobiety tam podrywają ci męża. Dlaczego Tak. sobie wybrałaś takiego, co jest taki podrywany? Poszukaj w sobie. Dlaczego wybrałaś sobie męża, który tak, wiesz, tak jest... doceniany przez inne babki.
Bo on ma w sobie coś takiego, co sprawia, że ludzie... Nie patrz na siebie i na innych nie patrz. Ja ci zadałam pytanie, dlaczego takiego wybrałaś? To super, że tak wiesz, bo ma ja tyle. Wiem, że to jest fajny facet. No to skoro to wiesz, to czego w niego wątpisz? Skoro ty wiesz, że on jest fajny, pewnie to inne znaczy, też wiedzą. No to lgną. Tak, pewnie tak, tylko właśnie brakuje mi z jego strony czegoś takiego, że on w tym momencie będzie moim rycerzem i powie na przykład do takiej klientki coś takiego, że ja bym mógł nie mieć nic, ale obok jest moja żona, ona już może mieć, że... A mówiłaś mu o tym? Tak, że chciałabym, żeby po prostu był przede wszystkim dla mnie rycerzem, żeby tak jakby... Ja nie potrafię w tej chwili tak wyrazić, co mam na myśli. Skup się na sobie i poszukaj po w sobie niepewności, zwątpienia. O, tutaj jest bardzo jakieś wielkie zwątpienie. Ja tego nie dobrze, potrafię. I trzeba podziękować. Widzisz, widzisz, jak tym babkom kanał. Trzeba podziękować? Widzisz, jak dzięki nim mogłaś teraz znaleźć to zwątpienie? To teraz wkładasz tam swoje energetyczne ręce i wyciągasz to. Do portalu, Moniu, z tym zwątpieniem. A nakija ci to zwątpienie na planie subtelnym, skoro na planie subtelnym nie masz męża, nie masz romansów i inne też nie mają romansów. Po co to nosisz na planie subtelnym? Do portalu. No, żeby się nie czuć pewnie. A no widzisz. No to teraz trzeba sobie tę pewność przewrócić. Okej. Okay. Gotowa do pracy ostatecznej, w sensie do odpięcia się całkowitego? Tak. Ewelinko, zeskanuj Monię i powiedz mi, czy widzisz coś jeszcze, coś, co powinnyśmy wyciągnąć z niej. Wszędzie jest czysto, tylko tak jakby coś na tęczówkach ma. Dobrze, sprawdź, co ma na tęczówkach. To jest coś śmiertelne. Słucham, no to Moniu, powiedz. Jak wiesz, to powiedz. To są tak jakby takie okulary, przez które ja zawsze patrzę na siebie wzrokiem krytycznym. Ja nie widzę siebie prawdziwej, pięknej, tylko widzę siebie z taką zawsze... To najpiękniej właśnie było widać między innymi na tym weselu, że ludzie mi mówili komplement, a ja tego tak nie odbierałam. Moniu, skupmy się, na bo tak, ty masz... Nie, ludzie mnie widzą. Uwielbiasz dygresję, a ja uwielbiam się skupić na pracy. Włóż swoje energetyczne ręce i wyrzuć te soczewki. Już. I zobacz swoje piękne oczy, piękne tęczówki. Bez tego. Wyrzucone? Tak. Widzisz swoimi oczami? Tak. Dobrze. Ewelinko, czysto wszędzie? Jak zaczęłaś mówić tęczówki, to, te soczewki, to się zastanawiałam, skąd wiesz, że ja widzę je jako soczewki. No widzisz, znowu sama sobie udowadniasz, jak to działa. Twoja telepatia. Okej, okay, jest czysto. W całym twoim ciele jest czyściutko. Gotowa do tego, żeby się odpiąć całkowicie od tych bytów? Tak, w końcu. Nareszcie. Od wszelkich programacji, od wszelkich implantów, od wszelkich bytów wyciągających twoją energię. W tym momencie anulujesz wszelkie pakty, kontrakty, podpięcia. Znikają. Wszystko znika, Moniu. Bo przywracasz sobie swoją wolność. Swoją moc, swoją potęgę. A przede wszystkim wraca miłość do siebie, szacunek i wiara w siebie. I powiedz mi, jak się czujesz? Niesamowicie mrowią mi i ręce, i nogi, ale ja czuję, że to jest, że tak jakby wraca tam coś. No to pozwól, żeby to przeszło przez całe ciało, żeby... Ciało z powrotem wróciło do życia. Pozwól temu mrowieniu, żeby się rozprzestrzeniło. Na całą ciebie. Ja już
tyle rzeczy zaczynam rozumieć. To, jak zobaczyłam się z moim bratem po raz ostatni, tym, który zginął. I kiedy czułam, jak rozmawiam z nim telepatycznie i sobie potem na świadomości myślałam, że mi się wydaje, ale ja teraz wiem, że ja z nim rozmawiałam. Ja teraz wiem, fantastycznie, że ja czułam, że to jest ostatni raz, kiedy się z nim widzę. Ja wiem, że ja się wtedy z nim to zobacz, żegnałam. Gdzie jest teraz. Gdzie jest teraz twój brat, Moniu? Gdzie on jest? Nie. Mi się mieszają w tej chwili dwa światy, ciemne i jasne. Prześlij mu wszystkie informacje. Prześlij mu wszystkie informacje, że jeśli chce, to może się uwolnić. Jest wolną istotą, potrafi to zrobić. Pokaż mu, jak ma sobie otworzyć portal. Jak ma wyjść. I niech to zrobi, jeśli zechce. A jeśli nie zrobi, to co, przestaniesz go kochać? Nie. No i niech to wie. Stary, cokolwiek robisz, gdziekolwiek jesteś, ja cię kocham. Nie, pokazało mi się, że zrzucił plecak i wszedł w portal takiej zielonej łąki. Dobrze. Takiego, że zrzucił jakiś plecak, który niósł ze sobą całe życie, które nie było dla niego szczęśliwe. Że on to rzucił. Dobrze, no i fantastycznie, i widzisz. Poradził sobie. Się odwrócił i macha na Boże. I niech otworzy sobie kolejny portal i odejdzie w jeszcze lepszy świat. Już go nic tutaj nie trzyma. I puść go. Niech sobie idzie. Jako istota eteryczna macie ze sobą kontakt, jako wolne istoty. Odszedł? Tak. Dobrze. Jak się teraz czujesz? Pomyślałam też o swojej mamie od razu. Zaproś swoich bliskich. Zaproś tych, których chcesz zaprosić. Zaproś ich do siebie. Może być mama, mąż, dzieciaki. Kogo tam chcesz? Może być nawet tata. Dobrze, bardzo dobrze. Niech przyjdzie. Zobacz go z tej perspektywy. Przyszli? Oni patrzą na mnie. Oni weszli już do portalu i patrzą na mnie z uśmiechem. Dobrze. I mówią do mnie, że są dumni. Na pewno są. To jest niesamowite. To jest niesamowite. Więc poproś ich, żeby otworzyli sobie kolejne portale na jeszcze wyższych częstotliwościach i niech sobie spokojnie odejdą do swoich przestrzeni. Przekazałaś? Ja widzę jako fizycznie, ale widzę w formie jakby takiego zarysu duszy. Dobrze. Moją córkę, że wzięli ze sobą, że już jest wszystko dobrze. Fantastycznie. A synkowie i mąż? W porządku? Ja im, tak, ja myślę teraz o nich, że daję im przestrzeń do tego, żeby kreowali swoje życie. Tak jest. Wspaniale. I dzięki temu jesteś cudowną żoną i cudowną mamą. Nie chcę z nimi w żaden sposób wiązać i nie chcę w żaden sposób ich kreować. Chcę im dać przestrzeń, żeby odnaleźli samych siebie, żeby czuli siebie i wiedzieli, czego chcą w życiu. Cudownie mieć taką mamę i cudownie mieć taką żonę. Wspaniale. Wspaniale. Zobaczcie jeszcze wasz dom teraz, na tych warunkach. Jak widzisz swój dom? No znowu pokazał mi się ten dach, ale bez tych ptaków. Cudownie. Którym kazałam uciekać. Cudownie, to oczyśćcie ten dom ze wszystkiego, co nie jest wasze. Jesteście rodziną, oczyśćcie go ze wszystkiego. Do portalu. To jest wasz dom. To jest wasze miejsce. Tak. Tak, to jest nasze miejsce. Taka niewidzialna siatka od dołu do góry przeszła, zwinęła się u góry w kokon i
taki kokon wrzuciłam do portalu. Chwilkę, Fantastycznie. jakbym oczyściła ten dom. Cudownie. I teraz zasiej w tym domu twoją energię. Energię wolności, miłości, szacunku, zrozumienia, opiekuńczości. To jest twój dom, Moniu. I... Pokazuje mi się, jak tańczę z moim mężem i moimi dziećkami, trzymamy się w kółko, a w środku jest nasz pies, który jest też wspaniały, który czasami mam wrażenie, że z nami rozmawia. Na pewno tak jest, a już I jak sama odkryłaś w sobą też. Stoi w środku i się śmieje do nas. To cudownie, a my Moniu. Tańczymy wokoło i się cieszymy. Cudownie. O, to jest niesamowite. Fantastycznie, Moniu. Zachowaj pamięć tego wspomnienia. Tych emocji, ale żeby zakończyć tę sesję, muszę cię poprosić, żebyś wypuściła wszystkich do ich własnych portali. Pani, tak jakby się puściliśmy się wszyscy i rozstrzeliliśmy każdy z radością w podskokach w Cudownie. swoim kierunku. Jasne. Ale macie nie wiem kontakt. Dlaczego. Nie wiem dlaczego przyszła teraz. Mi na myśl moja teściowa, którą... No bo zapomniałaś o niej, więc poproś ją, żeby... Przekaż jej wszystkie informacje, poproś, żeby otworzyła sobie swój portal. Wszystko już ma. Nie można tak, zapominać o mamusi. Ona się nawet nie uśmiecha. Trzymamy się za rękę i ona puszcza moją rękę i się uśmiecha i wchodzi do tego portalu i mi macha. Jest taką cudowną, jest wspaniała po prostu. Dobrze. Tak jakby... Tak, ja widzę coś takiego, że ona tak jakby z połowy swojej części ciała, tak jakby z jednej strony, lewej czy prawej, nie wiem dokładnie, zrzuca tak jakby coś, jakby miała ta połowę ciała w takim... Jak rycerz ma zbroję, to ona ma ciało w zbroi, zrzuca ją. I śmieje się do mnie i macha mi. Pogratuluję jej. Poszła. Powiedz, że wykonała fantastyczną pracę. Poszła. Dobra, wszystkie portale się zamykają. Jesteś w swojej przestrzeni. Jesteś u siebie, w swojej cudownej przestrzeni. Puść wszystkie swoje energie, Moniu. Teraz już skupiasz się tylko na sobie. Chcę, żebyś poczuła siebie, swoją potęgę, swoją moc, swoją inteligencję, swoją emocjonalność. Wszystko poczuj. A, no i oczywiście też swoją seksualność, czyli swoją radość, swoją przyjemność. Ja od dłuższego czasu pracowałam nad nią i zaczęłam coraz bardziej ją odkrywać, że ją mam. Przestałam się blokować, zaciskać. Dobra, super. I to jest rzecz, która sprawia mi przyjemność. I ja, genialnie. Żeby to nie zabrzmiało jakoś, nie wiem, w zły sposób odebranie, to po prostu ja lubię tę chwilę. Fantastycznie. Zgadzam się z tobą. Nie widzę ich jako coś złego, absolutnie. To dobrze. To bardzo dobrze. Twoja przyjemność to jest twoje absolutne prawo. Nie wiem, Milanko, czy to ma znaczenie, ale cały czas jeszcze krążą mi dwie osoby po głowie. Nie wiem, o co chodzi. To jest mój brat żyjący i jego partnerka. Więc tak samo przekaż im informacje, poproś, żeby otworzyli sobie swoje portale. Wszyscy dostali od ciebie informacje. To nie ma tak, że o kimś zapomniałaś. Ale niech wiedzą, niech mają tę chwilę z tobą. I wypuść ich. Wypuść już, ich, bo w tej sesji ty jesteś najważniejszy. Oni zrozumieli, co jej chciałam na poziomie fizycznym przekazać. Cudownie. Bo ja się bardzo interesuję zdrowiem w każdym obszarze. I oni dopiero teraz widzą, że chyba zrozumieli, co ja im chciałam przekazać. To świetnie. To teraz już tylko na sobie się skup. Eweliko, czy na koniec chciałabyś jeszcze coś powiedzieć, jak widzisz Monię? Bardzo dobrze ją widzę. Natomiast jest bardzo silne takie wzruszenie i chęć pomocy innym. Tak. Okej, więc w ramach zrealizowania tej pomocy przekaż im wszystkie informacje, bo tylko oni mogą sobie pomóc, tak jak ty sama sobie pomogłaś. Każdy ma swoją wolę i każdy ma swoją moc. I ty to wiesz, i ja wiem, że wiesz, bo pozwoliłaś swoim bliskim
żeby doświadczali siebie. Pozwól też innym. Twoja pomoc największa to inspiracja. Więc bądź prawdziwie wolna, bądź prawdziwie autentyczna. Bądź przy sobie. I teraz, dziewczyny, rozłączcie się ze wszystkim i ze wszystkim. Jesteście każda z was u siebie. I wasze cudowne energie krążą w was w swobodny, naturalny sposób. Czujecie swoją moc. I czujecie się ze sobą, każda ze sobą, fantastycznie. Na jeden, żeby wam się miło wracało do rzeczywistości fizycznej, podnieście sobie swoje częstotliwości. Poczujcie tę niesamowitą radość z bycia sobą, szczęście, miłość, jaką macie dla siebie, szacunek, opiekuńczość, akceptację. Ale też te niesamowite pokłady stwórczości i efektywności. I czujecie się każda ze sobą fenomenalnie. Na dwa, to cudowne uczucie bycia sobą, wolną, niezależną, autentyczną, kochającą. Jest doświadczane przez każdą komórkę waszego ciała. I czujecie, jak wasze ciała robią się lekkie, rześkie, zdrowe, piękne i młode i bardzo gotowe do tego, żeby żyć, żeby tworzyć to życie, żeby się nim radować. I na trzy wracacie do rzeczywistości fizycznej i możecie otworzyć oczy. Ewelinko, jak zawsze od ciebie zaczynam. Jak się czujesz? Super. Okej. Moniu, możesz leżeć, tylko powiedz, jak ty się czujesz. No dobra, to już mam odpowiedź. Okej. Okej, niczego więcej nie chcę od ciebie. Płakać, ale ten to płacz sobie. I płacz, pewnie. Byłaś wspaniała kobieta. Chcę powiedzieć wszystkim ludziom, że niech chociaż raz w życiu zrobią coś dla siebie prawdziwie. Jeżeli wspaniale mają jakiekolwiek obiekcje, jakiekolwiek wątpliwości, w które we mnie też wsiewali różni ludzie, ale ja się nie dawałam. Ja wiedziałam, że to jest dobra droga. Niech zrobią dla siebie coś prawdziwie, coś dla siebie. Nie dla siebie pójście do fryzjera. To jest zrobienie czegoś prawdziwie dla siebie. Dużo ludzi mówi, że to jest niesamowite, jak to opowiedzieć, ale to jest naprawdę coś niesamowitego. Ja kiedyś do swojej mamy powiedziałam, że mamo, jeżeli nie ma tego świata i jeżeli nie ma Boga tak zwanego, tej wiary, tego wszystkiego, co znamy, tych planet, to co jest poza nami? I ona popatrzyła na mnie wtedy i z dumą, i z przerażeniem, a ja jako małe dziecko już myślałam o tym, co jest poza nami, gdzie jest, że czym my jesteśmy ogólnie, tak, jako ludzie i co jest poza nami. To jest tak trudne wytłumaczyć to pytanie i dlatego rozumiałam reakcję swojej mamy nawet jako małe dziecko i w duszy ją przepraszałam za to pytanie, bo wiedziałam, że to pytanie jest trudne dla dorosłej osoby, a co dopiero zadane przez takiego małego zasarańca, za przeproszeniem, tak? Dzisiaj spotkałaś się ze sobą. Poza tym ciałem jesteś ty. Piękna, silna, cudowna, energetyczna. Publikujemy sesję, skoro już taki piękny przekaz zrobiłaś. Myślę, że na pewno dużo ludzi naświetlą moje problemy, coś, co w nich siedzi. Natomiast pewnie chciałabym zatwonić, zasłonić twarz, bo pewnie w związku z tym, że się spłakałam, to i rozmazałam się. Nie, wyglądasz przepięknie, naprawdę. Nie ma żadnego rozmazanego makijażu, ale to w takim razie zostawię ci trochę czasu i daj mi znać, jak sobie zobaczysz tę sesję, czy zasłaniamy, czy nie. Z mojego punktu widzenia nie ma potrzeby, ale chcę, żebyś się czuła komfortowo, Moniu, i byłaś cudowna. I przestań w siebie wątpić. Niech ta sesja ci pokaże, jaki masz olbrzymi potencjał.
korzystaj po prostu z niego. Nawet się nie zadawaj sobie pytania, czy jesteś, wiesz, na tym poziomie, czy rób. Po prostu rób. Do To jest dzieła, do niesamowite, życia. to co ty teraz mówisz, bo właśnie ostatnio, kiedy ta pandemia zamknęła nam firmę, jedną, drugą, trzecia kuleje, to zaczęłam zajmować się projektem, który czuję, że jest totalnie dla mnie. I Genialnie, teraz Monia. Genialnie, kobieto, no co mam ci powiedzieć? Jesteś wspaniała. Pamiętaj o tym. A jak nie, to napisz do mnie, to ja ci przypomnę. dobra. Jak będę miała chwilę zwątpienia, to się odezwę. To się odezwij. Ileko, Dziękujemy dziękuję ci i bardzo. sobie, i wam, bo jesteście cudowne. Dziękuję, że pojawiłyście się w moim życiu, aczkolwiek wiem, że Oczywiście. sama siebie zaprowadziłam tam. Wspaniale to zrobiłaś. Ale to jest też w dużej mierze dzięki tobie, bo ja mam właśnie to coś, że jak patrzę na kogoś, to wiem, czy mogę tej osobie zaufać, czy nie. Jest w tobie po prostu to światło, które widać. Tam trochę mroku też jest, wiesz, to nie tak, że wiesz. Żeby nie raziło po Żeby nie prostu. raziło. Ale ogólnie, dziękuję, dziękuję, Nie, dziewczyny, jesteście żartuję. cudowne. Dziękujemy za te cudowne słowa dla nas. Trzymaj się ciepło, kochana.